Cześć, jestem Norbert. W tym filmie opowiem Wam o gruntowaniu ścian. Jeżeli przytrafiło Wam się kiedyś pomalować ścianę, nie gruntując jej wcześniej, to pewnie doskonale wiecie, po co wykonuje się tę czynność. Pomalowanie nowej warstwy farby na starą bez położenia podkładu gruntującego lub malowanie ściany deweloperskiej w stanie, jaki jest, to zdecydowanie złe rozwiązanie. Jeżeli nie pokryjemy ściany warstwą gruntu, to możemy mieć potem do czynienia z pewnymi problemami. Nowe, niezagruntowane ściany, które nigdy wcześniej nie były malowane, mogą być chłonne i pyliste. Farba, którą pokryjemy daną ścianę, może nie do końca pokryć powierzchnię. Co jest tego powodem? Podkład pod farbą był niespójny i nie tworzył jednolitej powłoki. Z pomocą przychodzą nam jednak preparaty gruntujące klej. Ich zadaniem jest stabilizowanie i zmniejszanie chłonności podłoża oraz zwiększanie przyczepności powierzchni. Preparat gruntujący bardzo głęboko wnika w pory podłoża, wypierając jednocześnie wodę. W bardzo dużym stopniu ogranicza nasiąkliwość i stabilizuje całą powierzchnię roboczą. Dzięki temu wyrównują się parametry techniczne na całej gruntowanej powierzchni, co powoduje, że osiągamy optymalne warunki do rozpoczęcia naszych dalszych prac remontowych. Dzięki gruntowaniu w znaczny sposób zmniejszy się zużycie farb czy klejów. Sam proces gruntowania nie jest skomplikowany i bez problemu poradzi sobie z nim każdy z Was. W pierwszej kolejności zalecamy bardzo dokładne zabezpieczenie podłóg i elementów, które mogą się zabrudzić, np. mebli i urządzeń AGD. Pamiętajmy, aby powierzchnia robocza była gładka, czysta oraz sucha. Wszelkie nierówności powinniśmy delikatnie wyrównać. Możemy też umyć je wodą z dodatkiem mydła malarskiego. Preparat gruntujący starajmy się nakładać równomiernie, wykorzystując do tego wałki oraz w trudno dostępnych miejscach pędzel. Jeżeli jest konieczność nałożenia więcej niż jednej warstwy gruntu, poczekajmy na całkowite wyschnięcie pierwszej warstwy. Pamiętajcie, aby w żadnym przypadku nie mieszać różnych preparatów gruntujących. Nawet ten sam typ gruntu może się mocno od siebie różnić, w zależności od konkretnego producenta. Grunty Klejp G1 i Klejp G2 są preparatami przeznaczonymi do gruntowania chłonnych i nasiąkliwych podłoży z betonu, gipsu, cegieł, betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych. Grunt G1 jest gruntem uniwersalnym, na bazie wodnej dyspersji akrylowej, co czyni go ekologicznym i bezzapachowym, do stosowania na podłożach chłonnych i nasiąkliwych. Możemy używać go zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Nie musimy także martwić się o to, jak go rozcieńczyć. Jest on już przygotowany od razu do użytkowania. Grunt G2 jest natomiast gruntem głęboko penetrującym. Oznacza to, że używać go możemy do podłoży, które są bardzo chłonne i nasiąkliwe, a także stare i osypujące. Klejp G2 znacząco zmniejsza zużycie farby, a także poprawia przyczepność klejów do glazury. Używać go możemy tak jak gruntu Klejp G1, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków oraz bez rozcieńczania. Co może się stać, jeżeli pominiemy gruntowanie? Wysoka nasiąkliwość oraz niestabilne podłoże mogą być przyczyną różnego wchłaniania farby, co będzie zauważalne w postaci plam czy zacieków, a nie o taki efekt przecież nam chodzi. Wyrównanie kolorów będzie wymagało z naszej strony dodatkowego nakładu pracy, a co za tym idzie, wydłużenie czasu remontu i wzrost kosztów przez większe zużycie farby. Kolejnym problemem, który może się pojawić, gdy nie zagruntujemy powierzchni, jest to, że na farbie mogą powstać trudne do usunięcia bąbelki. Po wyschnięciu emulsja zacznie się łuszczyć, a następnie odchodzić od ściany. Problemy dotyczą nie tylko powierzchni, które są malowane. Osoby, które kładą tapety w swoich pomieszczeniach, powinny także zadbać o zagruntowanie powierzchni, dlatego że na niektórych miejscach klej do tapet może dużo słabiej trzymać tapetę, przez co zacznie się ona samoczynnie odklejać. Gruntowanie konieczne jest w przypadku surowe powierzchnie, w szczególności pomieszczeń w stanie deweloperskim. Przygotowania ścian przed malowaniem, klejeniem tapet lub kafelkowaniem. Przygotowania elewacji przed położeniem tynku lub malowaniem ich specjalnymi farbami. Dokonywania miejscowych napraw lub poprawek ścian. W tym przypadku powierzchnia będzie posiadać różną chłonność, którą koniecznie należy wyrównać. To wszystko, co powinniśmy wiedzieć o gruntowaniu. Teraz możemy już przystąpić do malowania.